myślę, że to, co będzie za 10 lat, to już dość mocno obserwujemy w dzisiejszych czasach. Mówię tutaj głównie o IoT. To się tak de facto dopiero rodzi, ale chmura i IoT, które z tym się też bardzo fajnie wiąże, czyli wszechobecne otaczające nas sensory, te dane, które są zbierane, po prostu ilości danych, jakie będziemy zbierać i to, co będziemy mogli z tych danych wyciągnąć. Bo zebrać dane to jest nie jest problem, ale wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć komputer, żeby coś robił z tymi danymi, to myślę, że to jest to, co za 10 lat najbardziej będzie odróżniało dzisiejszy świat. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za pół roku. Przecież zauważcie, że nawet my przestaliśmy publikować długofalowe roadmapy. Coś nie da tego przewidzieć. Nie wiadomo, co się wydarzy, w którym kierunku ludzie pójdą. Na przykład kiedyś problemem było zebranie informacji o użytkownikach, a w tej chwili oni sami piszą to na Facebooku. W związku z tym problem zniknął przez zachowania zupełnie inne społeczne. Coś, czego trudno byłoby przewidzieć. Z takich pewników myślę, że coraz większym ograniczeniem będzie prąd, za tym idzie inna konstrukcja procesorów. Myślę, że szybkie procesory to myśmy już mieli kiedyś. Teraz to będzie 1,5 GHz, ale tego będzie dużo i będzie trzeba to umieć oprogramować. Drugi element, ponieważ ten prąd będzie drogi, to wygra ten, kto ma duże dataset. Bo po prostu będzie w stanie świadczyć dane usługi taniej niż inni, bo będzie tego prądu kupował w dużych masach. Czyli chmura i wszystko, co z tym jest związane. A tak naprawdę to też związane jest z tym, że z punktu widzenia klienta, to czy on ten serwer ma u siebie, czy ma gdzieś w chmurze, jego interesuje, co ten serwer robi, a nie gdzie on jest. No i coraz więcej ludzi w ten sposób patrzy. Jest tak, programista. Moim największym teraz zagwozdką jest to, czy programista zniknie. Z jednej strony coraz bardziej on, znaczy tak, no nie ma potrzeby już w tej chwili, nie wiem, żeby samodzielnie programować okienka, menu, czy myszkę, co jest fajną wiedzą, natomiast okazało się z perspektywy lat, że zostało to zrobione przez frameworki, systemy operacyjne i milion innych rzeczy. No i na pewno ta ilość rzeczy, która będzie gotowa, będzie się przesuwać, natomiast nadal zostanie potrzeba posiadania kogoś, kto będzie w stanie pokazać, jak te elementy poskładać, ale to będzie bardziej architekto-programista niż taki czysty programista, czyli nastąpi pewnego rodzaju podział na tych, którzy będą pisać te właśnie podstawowe rzeczy, no bo umówmy się, ktoś nadal tą obsługę myszki pisze. A potem olbrzymia rzesza, nazwijmy to bardziej użytkowych programistów, która będzie z tych frameworków i rozmaitych korzystać. I ich cechą będzie to, że będą musieli je poznać, wybrać i powiedzieć, który jest lepszy, a który jest gorszy. Myślę, że to wszystko, co jest związane z tą małą technologią wokół nas, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania IoT, Internet of Things, wszędzie tam, gdzie jest trochę inteligencji, nie wiem, w ścianie, w suficie, w podłodze, bo to, myślę, będzie szło w tym kierunku. Ja osobiście uwielbiam filmy science fiction i uwielbiam te filmy, w których jest dużo technologii. Myślę, że to w tym kierunku będzie szło. 10 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie tego, że nie wiem, że będziemy w telefonie mieli możliwości wielkiego komputera, natomiast myślę, że za 5-10 lat nie wyobrażamy sobie, że nie wiem, że wszystko będzie gdzieś tam zautomatyzowane, zinformatyzowane. Myślę, że te małe urządzenia to jest coś, czym warto się interesować i gdzie jest jeszcze dużo miejsc takich, gdzie można wiele rzeczy zmienić, wiele rzeczy wymyślić. To nie jest tak, że to jest zamknięte i już nic nowego nie będzie. Internet rzeczy, myślę, że to jest przyszłość, która dzieje się teraz. I myślę, że to jest przyszłość, która będzie się działa jeszcze przez następnych kilkanaście lat. I ogrom możliwości, które drzemią w tym świecie, można porównać do możliwości, które drzemały w socialu, zanim go odkryliśmy. Nie mieliśmy wyobrażenia, co z tym można zrobić, a okazało się, że potencjał tych rozwiązań jest niewyobrażalny. Myślę, że Internet rzeczy może przerosnąć świat social, który tak naprawdę eksplodował kilka lat temu i stanowić naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał do rozwoju dla nas, dla technologii, dla freaków technologii, dla deweloperów, jak i również dla biznesu, co powoduje, że będzie tam dużo działo, będzie ciekawie i będzie z tego można fajnie żyć.